Także cześć, witajcie witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Mietek. Witam was ze serii Na Boczkowy, jest to 55 odcinek. Na wstępie tego materiału chciałem pozdrowić oraz podziękować za ostatnich 20 subskrybentów tego kanału, a byli nimi Kuba, Marcelo, Rosiak, Kacper, Gabrix, Jakub, Oskar, Games, Siema, Siema, Kacper, Rafix, TV, Zbyszek, Oskar, Praca na roli, Kuba, Agro, Adamek, BlaBlaBlog, Martynka, ktoś Morawiecki, Krystian oraz 3512 Team. Także potro dla was mordeczki, piona dla was. Dzięki, zostawiliście oczywiście suba na tym kanale. Przyczyniliście się do bijania 21 subskrybentów tego kanału. Która mi jedzie? No co się dzieje, Pipciu? Gdzie on pojechał? Gdzie? Co to, kurwa, co to po jakiś pijak pojechał? Gdzie on jest? Co ty, kurwa? Ja widzę, nieważne. Nieważne, jeżeli chcecie, żeby oczywiście was pozdrowił oraz wyświecił na ekranie, na filmie, to zostawcie tylko łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Dobijamy dużo łapeczkę w górę. To będzie oczywiście kolejny odcinek z tej serii. Suba na kanale z dzwoneczkiem i oczywiście musicie czekać na swoją kolej, nie? Dzisiaj z nami na odcinku jest Pipciu. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Wiatkowski, słuchaj, to dzisiaj kuwa te ludzie zdziczeli, kuwa stary? Nie wiem, co to, kto to w ogóle jechał, to 55. A nie wiem, jakiś może facet, kuwa, po wpływem alkoholu może. Albo nie jakiś bombowcem. Dobra, widzowie, co w dzisiejszym odcinku robimy? Widzowie. Zostało nam ostatnie pole do oczywiście do zaorania. W poprzednim odcinku żeśmy sobie kopali kartofle. Także mamy. Tutaj mamy widzowie te kartofle dla świń. Także które mamy. Wykopaliśmy tyle, trochę tu jest. To tak myślę, że z 15 ton będzie jakoś chyba, plus minus. A Darkowi dasz? Nie wiem, z tonę. Coś tam sobie wziął, troszkę sobie podziwał. Także tutaj widzowie pole mamy gotowe pod pomidory teraz, bo w tym roku będziemy sadzić pomidory. Na zimę wiesz, no, o, tutaj troszkę pozostawało na dzików jeszcze, troszkę tego na świnek, na dzik. Dziki się zjedzą z sarnami. Także pozostawali mi trochę tyle. Co dzisiaj widzowie robimy? Ostatnie pole nam zostało pod orkę. Zamówiłem pana Darka. Pan Darek już na nas czeka. Tam na winklu, tam o, tam wiecie, tam w polu na winklu na nas czeka, tam już na objeździe czeka na nas Wadymierca. I no, dzisiaj robimy orkę, co się tu z tymi baniakami? No słuchaj, ropę wlewam do tego. Ty, do właśnie, tam paliwa chyba dalej nie ma. Nie, już jest, teraz jest, cały bak, 50 litrów, elegancko. Dobra, to co, ja jadę, czekaj, ja jadę dzisiaj 30. Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? A patrzę stan, kuwa, ten, świniów? A co ja patrzę stan świniów? No kuwa, co jedzenie mają, jak pojedziemy na tyle czasu, a to jest... Trochę godzina, 16 godzina jest. Trochę pod wieczór jest, ci powiem. A nie zdech, to tam jedzenie jest. A karmisz się rano? Nie. Ich, czy jak? Nie, bo oni, ja tam jedzenie wsypuję raz na miesiąc. No czekaj, to Herlanta jeszcze podkręcę, bo tu mało wiem, że wody było. Weź tam odkręć tego żurawia. Zobaczę, czy w ogóle mają coś. Leje? Sika. Sika, ale dobra, trzeba... Pipciu, dawaj tu do stodoły, pokażę ci człowieku, jaki elegancki dzisiaj pogodę spotkanie wziąłem. Ty w ogóle, człowieku, ty nawet nie wiem, czy ty ten, czy zapłaciłeś, za ty, kurwa, gdzie są pługi? Ty, stary, pługów nie ma. Ty, stary, bo ty, kurwa, pługów, kurwa, stary, nie masz. Ty, gdzie są pługi? Ty pługi? Jakieś złocie może przecież wziął za plecy, zaniósł. A jakie ty pługi w ogóle, miałeś jakieś pługi w ogóle? Wiem, że sprzedałeś jedne pługi, co ty gadasz, nie? Ty, stary, gdzie są pługi? Pługi właśnie nie wiem, gdzie są pługi, może na strychu są, na górze, może tam przyniosłeś, co niosłeś. No to może... stałe pługi, pokazałem, widzę, że sprzedałem pługi grudziąckie dwójkie takie szare, zostały mi czerwone. To gdzie te czerwone są? Ty stary pługów nie ma. Ty wiesz to, co powiem ci, że musimy sprawdzić jeszcze jedną wiatę, tam wiarka ogarka, tam może być czasem. A to zapchałaś tam? No stało tutaj, ale teraz jest chyba tam, nie wiem, nie pamiętam. Dzisiaj tylko z torbami wyniosą, chłopie, tylko nawet nie idzie, gdzie sprzęty są. Źle. Ale tutaj nie może stać, bo przecież to pszenica była i opryskiwać. No to już szczurę zjedli te pszenice na pewno, chłopie, tam szczury no, zawiegli się. Opryskiwać stoi, pszenica jest, ale pługów nie ma. To może w tym tej mniejszym. O, dobra, są pługi, czekaj, tutaj po drugiej stronie są. Czekaj. O, patrz, są pługi, dobra, są te trójki. To po 30 czy po 30? 30 może pojechał dzisiaj, trochę. A trochę wygląd inny jest, no nie wiem, to ty remontowałeś? Co to? Założyłem tylko te czarne, tutaj te... Kurwa, to jest z żelisa, chuj, wiesz czego to jest? To płaskowniki takie, żeby... No, to ty, żeby, tylko to pozakładałem i tyle. Żeby, kurwa, stary, nie wiedzieć tak.
No dobra, to ja biorę 30. Mówisz, że 30 jest zatankowana, tak? Zatankowałem, 50 litrów to ci nie starczy, zależy jaka tam gleba będzie. Dobra, jest. Czy czarna ziemia tam jest? To jest git. Czwarta klasa, czy trzecia? Tylko zależy, czy byś ten brał ten tur. By nie wygiął go właśnie, to nie wiem, czy brać do roboty to tego tura. Nie, ja to odczepię tego tura, bo tur mi nie jest potrzebny tutaj w ogóle, po co mi. I ta, słuchaj, ta 60 tutaj stoi, nie wiem, czy ona ma stać tutaj? Dzisiaj będzie miała wolne, co nie? Tak, dzisiaj będzie miała wolne, dzisiaj tak o ci powiem. Jak masz czas, to weź pozamykaj okno z tyłu, drzwi, dach, pozamykaj to wszystko. Bo jak przyjedziemy, żeby deszcz nie padł, bo potem będzie kłopot. Czekaj, ja gdzie ja to odczepię? Tutaj tak, żeby potem tego sobie nie przeszkadzać, to sobie gdzieś tutaj odczepię tego tura przy okazji. Czekaj, to muszę się sprawdzić. Czekaj, nalało się te hrylantę, czy zatkało tę rurę, kurde, tymi jakimiś... szczurami. Czekaj. Jest woda, jest wszystko na fulla, ziemniaki na razie nie trzeba dawać im. To jest spoko na razie. Ziemniaki zostaną w skrzynce, te skrzynce to może ktoś może kupi, może... No, ty stary, poczepiłem te pługi. Jak? Przód podnosi? Za ciężkie. Nie, dobrze to wygląda pod to. Pokaż. Idzie fest, dobra. To ty jedziesz za torem, dobra? To weź tam zapnij mi ten garaż. Ale widzę się, kurwa, kiedy mierzę. Czarne są. Czemu tak jest? Czekaj, to weź to pozamykaj. To teraz tak, ja cię to... Ja piernicze. Zaraz zaczaszkę cię i w ogóle nie wejdziesz na tą teraz. Dobra, to czekaj tak, o. To ty jedziesz za torem. Ja cię to otworzę bramę. Ja pojadę tamtędy, tam gdzie jechał ten gościu, to 55, wiesz, którą, nie? Przy chwili to jechał na pocinku odcinka. To nie, to jechał jakiś... Naćpany chyba jechał jakiś. Dobra, no to jedź tędy, ja pojadę tamtędy i tam się spotkamy na tym objeździe. To ja mam przodem wyjeżdżać. No, a jak? To dobra, no to czekaj, nie wiem, czy to w ogóle... Czy to paliwo? O kurde, to mniej paliwa jest niż 60. Ale tam powinno starczyć. Jest 30 litrów. Ja pojadę tędy, bo powiem ci tak. Bo Darek ma czekać tam na objeździe, tam przy tym polu. Ja mu powiedziałem, które pole i on tam powinien czekać już. Więc mam nadzieję, że tam czeka, nie? Czy nie wiem, czy drzwiczki otwierają, bo wiem, że coś nierobione nie są chyba. Szczepiają, okej? Okay? Krzypi? Nie. Nie jest dobrze. Nie, on jest otwarty normalnie. Tyk. O dobra, jest, chodzi. Ja dobra, wolę, no to wiesz... dawaj tędy, dawaj, prosto. Ja zamknę, żeby... Jak chcesz, to może zamykać, wie, to mi przeszkadza, nie? Chodzi, żeby kury kradną zawsze, za każdym razem coraz kurde mniej jest, nie wiem czemu tak jest. Co jest gra? Ty, ja dzisiaj 30 będę robił robotę? Co byś robił robotę? Słuchaj, na lewo. Ty mówisz, że ten, że 5 pól jest zaoranych, tak? No, ostatnie pole nam zostało, to największe widać tam, gdzie była dawany obornik. I soja była, nie? Koszona, także to pole nam pozostało. I to pole dzisiaj widowie się zajmiemy i dzisiaj będziemy robić orkę. Także pan Darek ma na nas czekać i chyba stoi! Czy to jest w ogóle on? Pan Darek! Pan Darka stoi! Pan Darka Nuziaca! Stoi na poligonie! A skąd wiesz, że to jest to pole? Może no ja wszystko pokazałem! Zajeżdżam bombowcem! Nie, na mapie? Go? Go? Jadą, jadą. Co ty gołeczysz? Dobra, zajeżdżam! Jebcie powoli tam, stoi! Dobra, witam pana! Ja wolałem tu na objeździe poczekać, bo nie chciałem się tam komuś na pole wjechać. A które to wasze? To to, co nie? O to, tu o, stoi. No dobra, bo ja wam mówię, nie chciałem tam wjechać komuś, to poczekałem sobie tu na objeździe. No i dobrze, właśnie. Wodomierca tego... sprawny jest w ogóle? Wszystko sprawne, stary, to jest fabryka, lata 90. to... No już pierwszy. Zobaczymy. A powiem ci, tu klasa jest ciężka, ci powiem. Jakie bagno, kurwa, jest. Takie bagno, stary, ty bagno nie widziałeś na oczy. No, bagno, kurwa, nie widziałeś. Zobaczysz, kurwa, nawet nie ruszy ten wodomierz. No spoko, no zobaczymy. Tym koszlakiem ruskim. Tylko panowie, wiecie, normalnie jedziemy tak 10-12 na godzinę maksymalnie. Ale stary, wiesz, że ten wasz zetor z tą czwórką, to bebechy wszystkie wypruje tu na asfalt. Chłopie, nam wiesz, ile hektarów tym zrobiliśmy, dużo. No co ty, stary, roboty prawdziwie nie widziałeś. Dobra, to panowie mi się bierzemy do roboty, ja siadę do 30. Pan Darek z tyłu, pan Darka Nuziaca ja, są za mną. Panowie, ja widzę, że wy dzisiaj do roboty na palenie jesteście. A słuchaj panie, panie Darka, a czego pan złożył wszystkie bówki? Do takiego ciężki? Będziemy orać i nie podrywkę robić. Ale stary, ty nie rozumiesz, że to pójdzie? Co ci pójdzie? Zobaczysz, jechaj. Dobra, no to jedź z tyłu za mną. Słuchaj, koło ściągnij całkiem. A co ty, stary? Dawaj, to poligon, z tyłu za mną dawać. Ale Pikciu, bo ty pługów nie masz.
Jak pugów, jak ja mam pugi. Ty, alko! Cię bądurował jego, Darek! No. Pani Darka! Tak Darek jego, kurwa, pudia i Darek No i co coś dorobił, kurwa, dobrze, się nie wiedzieli, nie wjechaliby. I co teraz? Trzeba, ty zawiesił się, stary. No zawiesił się, w powietrzu wisisz już, koniec, po robocie, kończymy odcinek. Także trzymajcie się, widzowie, cześć, do następnego. Czekaj, stary, ale to ty, kurwa, tak robił krzywo te. Ale co krzywek, ty krzywo wjechałeś, nie widzisz na oczy? Ja na mostek wjechałem, to nie wiem czemu tak jest ruch tutaj. Jak na mostek, Kwiatkowski, patrz jak on krzywo wjechał. A weź tam jest. Ty w ogóle nie trafiłeś nawet, bo chuj coś tu jechał. No i co ja teraz z tym stary zrobię? To Darek jechał, kurde. Co Darek, to ja. Czemu szybciej się nie ruszyłeś? Ale co ty na mnie zwalasz, jak ty nawet w mostek nie trafiłeś? Patrz, gdzie jest mostek, patrz, gdzie ty jesteś. No i teraz co my teraz z tym zrobimy, stary? Mi rzuciło, człowieku, bagno. Ja bym go tutaj zostawił samego, nie chcę teraz tak wisi. Dobra, to ja cię będę pługi, ale stary, podnę linkę teraz. Joo. Czekaj, mam dam... Kurwa, ci dziecka zgasiłem jeszcze. No nic tak nie będzie dzisiaj, no stary, lipi odwaliłeś, mieliśmy orkę robić. No to już nie moja wina, człowieku, tak się stanęło, tak mnie zrzuciło. Idź, zawsze z nami jest coś robić. No poczekaj, Darek, stój, bo jadę po łańcuch. Dawaj, siadaj, Darek, siadaj ze mną, dawaj. Psa na łańcuch możesz wyprowadzić, a nie ten. No dawaj, siadaj do mnie. To jeszcze czas jest, człowieku, to jest jasna godzina jeszcze. Dawaj, siadaj, jedziemy po łańcuch mi zaczepić. Tylko żebyś ty tam zrobił. I ratem bombowcem. Słuchaj, bo ty masz jakieś herbatniki na skrzynce, jakieś suche, ja je zjem, dobra? Dobra, jedz ze skwarki, pani Darka, ma Darka duziaca. Co to jest takie? Nieźle. Kurwa, jest tragicznie, kurwa, co powiem, no kurwa. Zardo to jest suche te suchary jakie są, co to? Skwarki go ma ze starej świnicy 80 lat. Słuchajcie, no, słuchaj, flaszkę kupuję po drodze weźcie z lodówki, bo tam jest. Tobie flaszki nie trzeba, dzisiaj w robie wylądowałaś. Dobra, no co ja poradzę, no trzeba jechać po linkę, no i dzisiaj nie porobimy orki. Ja myślałem, że dzisiaj orkę zrobimy, musieliśmy coś robić i dupa. Pięknie zostawić odwalił lipę. Ale ja za duży zakręt chyba wziąłem, co nie? A jak? Teraz nie wiem, czy ja w ogóle ten da radę w ogóle wyciągnąć tego. A czy ty będziesz ciągnął? 30. Za to naprzód. Dobra, dobra, wysiadaj, Darek, otwieraj kabarynę. Zajeżdżam bombowcem. Właśnie ci gość się pytał, jechał z przyczepką i się pytał, gdzie tu świnie kupo. Można kupić. Ja mówię, a skąd mam wiedzieć, gdzie świnie kupić? Ale kto się pytał? Jakiś gość jechał. A Darka Nuziaca? To Darek Motylewski? Nie wiem. Dobra, siadaj. Co? A czekaj, bo jeszcze bramę cię zapnąć, bo ja zaczepiłem już. Gdzie ty masz linkę? W lesie. Już? A jak? Bo ty stary dzisiaj napalony do roboty jesteś. Zamykaj szybko, bo pip cię tam czeka w rowie. Tak, nasmarowałem, słuchaj, ich nasmarowałem ręce, a wrębałem się do rowu. Tego wszystkiego. I a kto kierowca był? Nóż. No pip. Darek Nóż. Pan Darka Nóżniata. Stary, fajne te skwarki twoje takie. A, pyszne jest chyba z 50 lat jeszcze. Słuchaj, no zaraz wyrobię wedo, się idziemy zaraz na spęd pojedziemy. No a jak, będę rzeźnika idziemy, pan Darek chcesz kiebasy? Albo kiszkę starą? Z kaszy kurwa i nieśmiennej? A smarowaliście kiedyś nogi świniom, czy nie? No a jak, napasowaliśmy koguty grube. Koguty smarowaliśmy, kurwa takie grube wyrosły. Dobra, jedziemy! Jadę kogoś na bagażniku. Jadę! Czy bliżej? Ja pierdolę, jadę na bagażniku. Dopać nie rozleciała? To bagażniku dawka? Dobra, ty siadaj lepiej tam, nie dyrygujesz. Bo dzisiaj lipę odwaliłeś. Okej. No chuj, żeś cię zgasił. A po co jak kaskady włączyłem w ogóle? Dobra, ciągnę! Jest podpięte, ładuj. Rura. Ja idzie. Dobra. Jest jad. Dobra, to ja odpijam tę linkę gdzieś tutaj chyba, nie? Żeby potem tego leżało tu z sobą. Linkę zostaw jakby co, może ci przydać. Dobra. To bagno jest, chyba bagno jest na imię troski. No jak? Tylko potem uważajcie, że ta linka tam jest, żeby potem nie przyjechać po niej. Dobra, ty Darek jedziesz pierwszy? A jak? To dawaj, zaczynaj tę orkę. Pugi w dół i rura. W ogóle wiesz, który z tym ma zacząć? Stary, Pugi, jezu, tragicznie ora to. Chłopie, mówiłem koło ściągnij całkiem, chłopie, ciężka orka. Jakie koło? No koło ściągnij, chłopie, głęboka orka będzie 30 centymetrów. A to ma być orka, nie podrywka, sam mówiłeś. No to moja orka, to chyba ściągaj to, te koło. Stary, to w ogóle nie orasz nic! Yeah, stara w ogóle nie haczy! Stara tylko 10 cm wziął, nawet 5 może wziął. Dobrze jest. Czego stary pugi w powietrzu ma? Jak w powietrzu są na dole? Ile wyjedzie? Tak, no to dlaczego ty zostawisz? Ja 12 jadę. Darek nie wiem ile jedzie.
My spędzimy tutaj chyba pół roku, człowieku, to aż. Dawaj, jedź na drugą stronę, drugą stronę, bo to zagonówka jest. No ale bo czasu nie ma, ruszaj się. Mnie teraz musimy się świecić, bo wiesz, bo nas by doczeka zaraz siewy, chłopy. Trzy dni, tylko trzy dni zostało jesieni jeszcze. Właśnie wiem o tym, no. Jezu, jeździ, tragicie stary, za co ja w ogóle mam za... Ty dzisiaj stary za darmo byś robił u nas. Hej! Długi nie spuściłeś! Kurwa mać. Ale co to jest? To podnosi trochę do góry. Mówię, że ko... Jezu, góra, tragicie stary, po co ci gdzieś wziąć do roboty? A taki napalony był. No, w lesie. Jadę z tyłu. Jedzie z tyłu, bombowcem dużym. To mi jest doskonale, ale to... jedzie? To tak ścinął, tak trochę wysoko, za wysoko trochę to ścięte jest ten soja, myślę. Chyba. Nie, soja jest dobrze ścięta, powiem ci tak, o 30 kuła po tylu latach, żeśmy jeździli i dzisiaj elegancko chodzi, sobie robota robi. Dawno nie mi robi w polu. Stary łańcuch spadł do rogu. No to jedź do przodu, to mówiłem ci, żebyś jechał prosto. Właśnie, mówisz, że to jest łańcuch. Co teraz robi? Jak nie jeździmy, w koło, czy jak? No. To jest zagonówka. To może nawet się... No, nareszcie ci łeb naprawili, stary, w tej kuci, bo zawsze nie widziałeś, że gorasz. A czemu to tak pozostawiane? Kto to pozostawił takie? Gdzie? Co? W lesie. No ty tak jeździłeś. Nie, spuszczaj. I rura. Jak to było? Jak to było? U kogoś to nadpiernął, a u siebie... Nie, u siebie ruchy, u siebie, u kogoś nadpiernął. No tak robi mnie to teraz. Co? Kto? Ja? Ty. A jak? No. Jak robi za darmo, to się nie będę starł. Ty, może przyjedziesz zagadować jeszcze nam te pola? Pewnie, że nie. Posiejesz trochę? Dobrze zapłacić, no to przyjadę. A dlaczego? Po świni ci dam. Mitkowski? A dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. Ja tak powiedziałem. Nie wiem, ja byłem pierwszy, powiedziałem to. No spoko, tak sobie mów. Siema. Ty, stary, ale dlaczego ty punktów nie masz dzisiaj? Właśnie mam. Dlaczego to w pojęciu jest? No właśnie, to mówiłem, czy dwójki trzeba załadować i z pódku, a bez koła. I wtedy możesz jechać do SKR-u, chłopie. Wtedy. No, możesz do SKR-u chodzić, z ekipą ma Staszka? Z Romanem. Dobra, dawaj rura, pogib do mnie ogień. Dzisiaj całe pole robi paniarka, pani dzisiaj napalony do roboty jest. A co to trochę na bagażniku, Mietrowski, jak te pogi spierają się? No, antypy spieranie, spieratka, dobrze chodzą, zajebiście. Dobrze. I DFS. Ty, Pipcio, dlaczego ty potraciłeś rowerzystę? Kurwa, co stary, nie tutaj, co my mówimy, a co, ale stary galon w ogóle. Jego rowerzystę potraciliście? To jest... Nie wiem, co się dzieje, sorry, w gazecie pisali. Dodaczcie do tego momentu, napiszcie hashtag Mietrowski jaki? Orka. O. Gdzie on jest? Gdzie? Co ty robisz, Darek? Co? Ja, Darek z Władimircem się przewrócił, spadł. Ty, Darek, gdzie on teraz jest z Władimircem? Ja, co? Darek się przewrócił. No bierze. Gdzie? Gdzie to wpadłeś z Władimircem? Się przewróciłeś? Czekaj, o. Nie, w ogóle robi. Z siebie co bo błasnę. Nie, to czekaj, to możemy sprawdzić, bo to sobie leżało coś tam. Dobra, jadę, rura! O, ale podrywka dzisiaj. Jakie bajoro! Ja pierniczek, rzuca! Stawcie łapkę, zostawcie suba na kanale i lecimy. No, łapeczkę stawcie w górę, hashtag tam orkę napiszcie, suba na kanale z dzwoneczkiem, bo YouTube mi wszystko powiadomi. O, i zapraszam tego! Na grupę Szwagry Pipcia, bo tam dobijamy 1500 członków, bo jest tam 1400 jakaś. No i do Mietka na Instagram. Z ręką. Na zdjęciu. Dobra, biznesmenie, słuchaj, sprawa jest. Zaraz bebekę mu wysadzi do... Trzeba świnie sprzedać, chcesz kupić czy nie? A ten gościu się tam jakiś pytał o świnie. Jaki gościu? Żadnego gościa nie widziałem, u nas dzisiaj z tyłu za lasem jechał koła 50 kopionką, ktoś? No właśnie, nie wiem, o czerwoną, tak? Tak. To coś mówisz o świnie kupić, ja mówię nie wiem. Poprół normalnie na przycinak, malnie, chłopie. Ale gasko idzie teraz. Co jest? Na rondzie tak, prosto pojechał. Jechał samochodowo, co nie? Tak. Ale jechał normalnie jak wariat na pruty bombowiec. Gruby, a nie, szczurowski. Równo jechał po asfalcie. No nie, no nie wiem. No nie wiem jak ty stary to patrzyłeś. U mnie u nas nie jechał równo. Kurde, mnie teraz ile to jest hektarów, myślisz? Nie wiem, może z półtorej, może nie. Czy było tego gościa sobie zamówić, to mierzy Polak, to się z geodetem? Geodetem? No, a po co mi on potrzebny? Albo zamówić, czy to trzeba brakuje wapna, czy czegoś, bo to z tego pola są, bo ten, mieli w tym błocie. A jak, nie pak idzie? Jak mi, kurwa, swojego pugi aż podarło do góry. To jest stary, pugi nie spuściło mi się, co? No ty ocawa. No te pompy ma słabo, ty 30, chłopie. Nie ale mi nie pugi do góry podnosi, samo. Czego cię? Patrz, pyk, patrz, widziałaś? To może jakieś, może skarby są.
Czekaj. Kamienie może są w tym. Pod ziemią może. I cię podbija do góry. Mi podbija, patrz, na razu idzie spód. Te szlaki jakieś tu kupiliśmy toski. No. Mi elegancko idzie wszystko. Tak ja zmieszczę, bo za szybko jadę. Co najmniej 6 jedzie, nie wiem ile w realu w ogóle się jedzie. A jechaj 12, bo czasu nie ma. A Darek, ile tam jedziesz? No patrz co on robi, na koło kurwa sobie dał rękę. Ty po co dałeś rękę na tego? Ja jest no, stary. No tragicznie. Ty panowie prawie pole wkuczymy. Dobra, jak go puszczę, to pierwszego ci puszczę teraz, bo on tragicznie jeździ, chłopie. Ja nie chcę, żeby go mam zasyłał. Dobra, jechaj. Jechaj pierwszy. Ty Darek, weź mi daj się przyjechać tym Władimiercem. Co tak po koniu? Znowu? No jak dzisiaj nie jechałem twoje Władimierce, w ogóle nawet nie jeździ Władimiercem twoim. Dobra, siadaj. To 30 na wyżej pojedziesz, tylko uważaj na 30, bo no wiuszka sztuka. Tylko, że ona już wszystkie bebechy chyba wypływała. Tylko ja tak nie mogę skracać fest. Ja zaraz zobaczymy jak to będzie szło. Czekaj, ja ustawiam te pomacik elegancko tutaj. O, dobra, trójeczka. Pługi w dół. Ty, idzie elegancko tym Władimiercem. Tylko tam uważaj na błoto chyba, bo tam coś tam... Nie, to człowieko, błoto to nie szkodzi, to może idzie, tylko troszkę podbija tym Władimiercem, powiem ci. Podbija, weź. 30 też podnosiło trochę. Nie, ale strasznie mi to człowieko rzuta na tej skarpie. A czemu tylko 6 na godzinę jadę tym? Właśnie nie wiem, czemu tak... O! Coś zdało. Co z nami zrobił? Ty, stary! Zapadłem się! Błoto! Po coś tam wjechał w to błoto? No bo ty tam... normalnie jechałeś. Tam błoto chyba głębokie musiało być. Nie wiem. No patrz, zobacz, co nie wyjedzie. Dobra, stój, nie jeźdź tu! Błoto tak dalej, zaraz on się wpadnie, zaraz. Ja tam nie wjeżdżę. Odjedź moim 30. Czekaj, odjadę. Stary, coś ty mi zrobił? Ja, no sorry panie Darku, ale no tak się stało jakoś. Co ty mi zrobił? Co ty zrobisz z tym? No patrz tu. No nogach jak pójdzie do domu teraz. Pójdę na sepułek. I zjada. Nie. Nie pójdzie, nie dryga w ogóle, trzeba chyba żyć. Stary, coś ty mi zrobił? I czym ty to teraz wyciągniesz? No linka jest, ale nie wiem czy to pójdzie. A czym ty chcesz to wyciągnąć? 30 czy z torem? Zetorem, bo to, żeby to lepsza siła była. Tylko gdzie ta pójdzie? Dobra, to niech on podjedzie tym zetorem i to... Ale wyciągnie. Za co my to zapiemy? Za Ośkę tam. Za Ośkę? No, te ludzie. A to nie wyrwie, albo co ci wyrwie? Tak, dawaj, za Ośkę, mówię ci, za Ośkę to jest... To dobra, panie Darko, to nie ma sprawy, to ja weź to pogrzepimy. Może tylko wygoń może. Dobra, no to tam dawaj pipcio poleć tutaj do mnie, a tam poczepimy zaraz. Teraz takiej siły chyba nie ma, przecież to tylko błoto jest. No błoto Błażek. Zobaczymy, kurwa, robacie się. Spokojnie Darek, my jesteśmy specjaliści od tego, od niszczenia traktorów. Tylko dobra, sobie, dawaj. Kurwa, tylko nie wiem Mietkowski czy ten łańcuch wytrzyma pod ciężarem. Wytrzyma, co pani wytrzyma, spokojnie panie pip. Słuchaj, tyle to ty jedziesz w ogóle tym zatorem, to nie wiem, da radę w ogóle. Tak żeby nie, tak żeby nie wyjechał w to błoto, bo potem będzie problem wyjechać. To ma 70 koni, tamten 25, no to kurde... To niech pokoje. Mietkowski jeździ od razu na prawo. Jak na prawo? To musi uciekać z tego bagna. Lepiej na ścierdnisko musi uciekać, bo nie wiem. Na prawo tam już, na to odorane, co jest. Dobra. Patrz, broń już zapada się. Dobra... Czekaj, ale nie wiem, czy nie szarpie, bo jak szarpie... Dobra, Darek, to ja będę ciągnął, dobra? Dobra. To ciągnę i idziemy, a jak idzie? Ty, a to ciężko ten stary idzie. Jaki... Stój, Ośkę wyrwałeś, pan Derkowi! Jaka Ośkę? I ja stary Ośki nie ma! Stój! Co się stało? Cała Ośka się zapchała pod koło osi. Narek! Yeah, stary, ty Ośkę zgubiłeś! Stary, co cała Ośkę ci się stary zapala po ziemię! Chodzi mu kurwa zjapte! Darek! Yeah. Ośki nie masz, po ziemi leży! Cała Ośka jest wydarta! Stary, to w ogóle coś się zrobił? Znaczy, chciałeś, żebym podpiął on podłożkę, no to masz podłożkę podpiętą. A to się zaspawa? No jak się zaspawa, to nie da rady zaspawać już. Tu mam limu, nie co tutaj. Da się. No jak ciebie, jako cała Ośka jest wyrwata. Wyrwata jest. No bo to czepiam do domu. Siema? A co ja mam z tym zrobić? Jak nie podważyłaś mi tym wytorem. Cześć? Idziemy tam, dostaj chyba tak kwotę. Dobra Darek, słuchaj. Nie wiem, coś ty dzisiaj narobił, ale powiem ci tak, no, słaby sprzęt kupiłeś. No, stary. Ja, wyrwaliście. Kupiłeś tragiczny kołek jakoś z złomu. Dobra, pierwszy jedziemy na gospodarkę, dawaj. Ej, co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, ze stójką w tym polu, z tą kurwa. Weź sobie też zielistwo, załóż mnie głowy i jedź. Dobra, panowie. Walam Tośkę do lasu i tyle, zaspawacie to mi za chwilę. Nie, nie będę spał, ty się wiesz do kogo zgłosić? Do tatka. On to spawa takie rzeczy.
No z pawaczem jest. Albo za Adama. SKR. A może to się odkryciło? No, bo dalej, Pip, przejdziemy. No, cześć. Siema! Pożegnaj się, pożegnaj się. Wróćcie zaraz, przyjedźcie to po mnie. Co? Ty po posiłki dzwoni, po lewetę, może cię wezmą. Na parę groszy, ty pieniędzy nawet nie masz, jesteś biedny. No, czekaj, poczekamy chociaż, zobaczymy jak to wygląda w ogóle. Zatargicie to. Pokaż, Dary, jak to się w ogóle stało. Właśnie, jak to tam? Właśnie mi wyrwaliście. Nie, nic nie wyrwałem ci. No to coś. A to był ten kierowcą. No, Mietkowski kierował bombowca z przodu. Powiem ci, panie Darku, wygląda to naprawdę źle. A ty szpecem byłeś, mówiłeś, że nóżkę trzeba zaczepić. Właśnie, mówiłeś, że nóżkę trzeba zaczepić. No to dobra, Boże, no. No to teraz twoja wina, no to teraz sobie bierz tego trupa i tyle. A nagrałeś? Nagrałem, wszystko mam nagrane i co teraz? Będzie rzucone. Zobaczymy. I kto kierowcą był? Ty. Ty byłeś kierowcą. Chodź mi to pomóżcie, zawieziemy to na lewetę, bierzemy przyczepkę. Tak, my idziemy do domu, kurwa, czeka się spieszy, czy ja gotowo to przebrać. Ja jestem głodny, chłopiec, co będę czekał, na co będę czekał, no my to potem przejedziemy sobie w nocy. Nie, dobra, to wy mi to pomrzecie później, dobra. Nie zjebam, pomogę tobie, chłopiec. Mogę jechać, o, tyle pojechałem. To było twoja mina i tyle, bo ty kazałeś, no i tyle, i gitara, idziemy się. Dobra, siema, trzymaj się, cześć. No cześć. Siema. Dobra. Dawaj, pakuj, sobie przejedziemy. Oj kurwa, stój, oj kurwa, panu Drykowi. No i rora, możemy jechać. Widzowie, ja po dzisiejszym oczywiście materiale. Jestem zadowolony, Bośka została rozwalona. Pandarek oczywiście musi teraz, nie wiem, zamówić jakąś lawetę. Ja jestem zadowolony, bo oczywiście Orkę żem przeprowadził. Końcówkę podjedziemy, potem wejdziemy, zaoramy. Co tam robi? Nie, Bośkę go chyba podnosi. Ciężary. A, klęknął sobie chyba i stoi. Dawaj, jedziemy na gospodarkę. Zakończymy materiał dzisiejszy. I będzie elegancko. Mi się podobała dzisiejsza Orka. 30 dzisiaj widzę, żeśmy sobie przypalili. Elegancko chodziła na obroty dzisiaj, fajnie chodziła, tak smacznie. Fajnie w polu się dzisiaj robiło. Po tylu latach. Słuchaj, tym zatorem też elegancko. Tyle pól zrobiliśmy też. A jak? 6 pól zrobionych będzie elegancko. Tylko no. Siewy i... Zetorek naprawdę dobra robotę robi na gospodarstwie. Pługi tak samo się sprawuje, PHX-y, czwórki. No ja jestem zadowolony dzisiaj, ale pan Darek dzisiaj odwalił największą lipę, jaka może być. Słuchaj, taki dyrygentem była, że ciągnik jest. No, bo oczywiście zjadł sobie ciągnik dzisiaj, także nie wiem kto mu to naprawi. Kazał mi ciągnąć, kazał mi poczepić pod ośkę, kazał mi ciągnąć. No to ciągłem, no to co? A to, że tyle ma mocy ten Zetor, no to nie moja wina, nie? Dobra, także widzowie, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale, piszcie hashtag Orka i hashtag Wtopa, no oczywiście przypnę serduszko, wbijacie szwagry Pipcia na Instagrama, dzisiaj z nami był Pipciu. No, cześć, zobaczenia. Heja! Także trzymajcie się do kolejnego materiału, cześć!